Witaj, rzemyszki z tej strony Trial, w pierwszym odcinku z Hardware na okazji Equestria Dwar. Jako bandyci Czarnej Skały. Nie wiem, czy tak będę to nazywać, dlatego że z drugiej strony tak się nazywa ta osoba, więc... Po prostu inaczej tłumacząc tego nie mogę. Więc tak, znowu jesteśmy Equestria Dwar. Ostatnio graliśmy chyba jako ci... Czy mi się portret trochę zmienił? A nie, to jest inny gościu. Dobra. No i wróciłem, dlatego że tak naprawdę miałem problemy z innymi seriami, żeby rozpocząć. Bardziej problemy z tym, że content nie był taki dobrze ustalony. Jeden moc to w ogóle był taki w pracy, więc... Więc się nie dziwię. Więc wróciłem do Equestria Dwar i teraz gram jako państwo bandytów. Tak. I najpierw sobie tutaj wszystko ustawię. Żebyśmy już mieli ustawione tutaj w miarę podwójne. I to jest nacja, gdzie na samym początku bardzo szybko trzeba wszystko porobić. Dopiero później będą takie już ważniejsze rzeczy. Tutaj akurat głównym jest, że to jest takie państwo, które po początku już zbytnio nic nie ma do roboty. Więc... Więc tak naprawdę sobie zobaczymy. Więc tak, mamy do wyboru bandyci, super ścieżka, albo monarchia. I to jest coś takiego, że w sumie tak sobie jak to patrzyłem, to... To fajnie wygląda. Tak. Już kilka razy próbowałem jako bandyci, więc teraz sobie, jak tak sobie przyglądam, to w głównej mierze dlatego, że chcę sobie po prostu popatrzeć, czy nie pójść sobie jako ci. Wiecie co? Chyba pójdę jako ci, dlatego że mówię, po prostu ciągle próbuję i oni posiadają potężną armię. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Więc na razie zróbmy tak. I zobaczymy po prostu. Ci bandyci mają dobrze, bo jeszcze tych pokonać to jest w miarę. Ale żeby później tych pokonać, to już jest problem, dlatego że oni posiadają dosyć mocną armię. Więc trzeba byłoby się rozbudować. A nie wiem, czy nie ma czegoś takiego, że oni... mogą nas zaatakować, ale to bardzo daleko. Więc na razie sobie zobaczymy, jak to pójdzie. Więc tak, tutaj Kantys... zdobywa poparcie i... Idziemy. Tak. Młoda księżna. I zobaczymy, jak to pójdzie. Wiem, że zapewne ktoś by chciał zobaczyć, jak to są bandyci, ale mówię naprawdę, ci bandyci są bardzo, ale to bardzo trudni. Więc... A nie, to jest wojna domowa u nas. What? To jest nasza wojna domowa? Okej. Więc czekajcie, szukam tego. Oto. Więc z tymi będziemy współpracować. Okej, zobaczymy, co to będzie. To jest trochę inna ścieżka. Wygląda na to, że jeżeli nie dołączamy do tej wojny. Jeżeli będzie nudna, to ja po prostu znowu rozpocznę z tymi bandytami, ale zobaczymy, co to jest. Więc rozmawiamy z księstwem Lushi. I oni teraz będą nas wspierać i... Tak, private community. To jest coś takiego, że to jest te kształty, ale dosłownie nie wiem, co, które to jest to. To jest chyba ta, ten kształt. Czasami nie lubię tych kształtów w ikonkach, dlatego że nie wiadomo dokładnie, co to znaczy. Okej, tutaj widzę, że możemy się zająć tymi. Ale najpierw się chciałbym tutaj rozpocząć.
Więc spróbujemy. Chyba to jest tak, to jest ten Harmonic Mountain Party. Podoba mi się. Czyli demokratyczna partia górska. To jest bardzo, ale to bardzo fajna nazwa. I wygląda na to, że chyba z BlackRock ją pożegnamy. No to nie jest takie państwo, które będziemy mieć wielką serię z podbijania, ponieważ nie ma takiej opcji, ale będziemy mieć serię tutaj z jakiejś walki. Okej, 70 dni. Tak, ci są bardzo zajęci tą wojną, ale jak my dołączamy, to ta druga strona wygrywa. Więc to nie jest jakieś takie, ta wojna, jak przychodzi gracz, można ją wygrać. Tylko trzeba się postarać. Okej, na razie tutaj nic nie zrobimy, bo to nie jest potrzebne. Bardzo tutaj jest ogólnie na tym modzie dużo lubią wojen domowych robić takich, no, gdzie jedna strona jednak jest słabsza. Nie jest taka porówno. Ja to zawsze lubię, kiedy jest porówno jednak, bo wtedy można na przykład jakieś inne ścieżki porobić, ale tutaj widzę, że tak nie jest. Okej. A nie, tu my tutaj jest ci zwolennicy tego. Okej, więc tak naprawdę czekamy. No, na nasze nieszczęście trochę poczekamy, zanim się to odpali. Okej. Więc zaczęła się wojna domowa i na czym ona polega? Okej, czyli w głównej mierze polega to na tym, że klikamy. Aha. Uwielbiam wojny domowe polegające na tym, że klikamy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Nasze dywizje w ogóle stoją w miejscu, dlatego że nie mogą uciec z kraju. Za chwilę, jak się to gramy tą bitwę, to powinniśmy się po prostu już... Okej, zajęliśmy, powinniśmy... nasze dywizje powinny się tam przestawić, a się nie przestawiają. Czy jak wybiorę was, to mogę was ruszać? Nawet nie mogę nimi ruszać. Dobra, czyli w skrócie po prostu możemy przyklikać to. Nie powiem, ta wojna domowa będzie dosyć długa. Dobra, więc poczekamy sobie na to. W międzyczasie możemy sobie porobić jakieś cele narodowe. Zawsze to jest fajne. Tak. Wiem, że mogę mieć inny pogląd na to, co jest fajne. Okej. I jak tam wygląda ta wojna domowa? Zostanie nam jeszcze jeden teren. I to będzie już koniec. Wygląda na to. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Ci, oni mają w drzewku oczywiście atak na nas. Ale to też może zająć chwilę. Oni na nasze nieszczęście mają dużą armię. Okej, jak to wygląda? Okej. Czyli BlackRock został przyjęty. I... możemy się tym zająć. Dobra, możemy to wyłączyć. Nie chcemy się czekać tak długo. Okej, co my stracimy? Więc po pierwsze decyzje do rozwoju społeczeństwa. Zmieniamy partię, przenosimy stolicę, usuwamy, dostajemy event. Okej, czyli trochę sporo tego. Wolałbym, żeby to było w evencie, bo wtedy mógłbym bardziej to przeczytać, a tak to trochę słabo jest. Najbardziej mi się podoba, jak w opcjach nie ma dokładnego napisanego, co to daje. I trzeba czytać po prostu wtedy eventy. To nie jest najlepszy. Najlepsze rozwiązanie w grach. Okej, czy to będziemy... Nie, nie będziemy mogli. Więc weźmiemy tego gościa. Można mu zaufać. Widzę to w jego oczach. Trochę śmieszne, że mamy takich. Okej, weźmy sobie tych dwóch. Więc tak, przejęliśmy i... mamy coś takiego. O mój Boże. Więc z państwa kryminalnego przechodzimy na państwo normalne. Dlaczego wydaje mi się, że to jest jakieś nawiązanie do Afganistanu? Okej. Więc oprócz tego możemy tutaj przejść i powinniśmy dostać oto.
Aha, czyli co tutaj jest? Chyba to zamieniamy. Dobra. I czy gdzie możemy sobie pozbyć tego bardzo nieciekawego, tej nieciekawej decyzji, idei? Z tym, żeby usunąć sobie tego. O, tutaj akurat. Czy my nie mieliśmy o tutaj tego? Industrializing Society? Chyba my w ogóle nie mamy tego. Okej. Okay. Nie powiem, tam ta decyzja aż tak dobra nie była. Co tutaj mamy? Industrial Concern. Tutaj sobie weźmiemy. Podoba mi się ta ikonka. Okej. I co? No i czekałem. No, widzę, że inaczej nie możemy. Że nie ma nic za bardzo, że tak powiem, innego do roboty. Okej. Możemy dostać Reconstruction, która jest wow, mega. Tutaj nic nie mamy. Jeżeli będziemy mieć Griffon Stone, to będziemy mogli się tym zająć. Okay. Co to za książka? A, to jest coś takiego. Okej, okay. Czyli możemy zaatakować Griffon Stone przy tym. A jako, że jesteśmy w sojuszu, który powinniśmy być, to powinniśmy mieć nawet pewne bonusy. Okej, okay, czyli że możemy jednak coś porobić w tej ścieżce. Nie powiem, chciałbym coś innego, dlatego że znam te jednostki tych i one nie są aż tak złe. Więc musimy nieco uważać. Okej, nie możemy tego zrobić, ponieważ wyłączyli nam. Okej, wyłączmy to w takim razie. Military training nie jest dla nas też ważne. Tak, armor. To army regrouping by się przydało. Nadal mamy tych generałów, to się mi podoba. Przynajmniej ktoś nam został. Okej, podoba mi się, że to jest seria jednoodcinkowa, bo dosłownie jesteśmy w 12 minucie. A my jesteśmy dosyć już zaawansowani. Okej, tutaj chyba już nic tak bardzo dla nas nie ma z tego. Więc musimy trochę poczekać. Mamy dosyć dużo political power. Wygląda na to, że. Albo może to było. O, tutaj coś się zmieniło. A tutaj się zmieniło nam, okej. Nam się zwiększyło, okej, to przynajmniej wiemy, co dokładnie się zmieniło. Modify industrializing. Czyli to, okej. Przynajmniej wiemy, co to daje. Czy powinniśmy poczekać, żebyśmy trochę armii porobili? Tutaj w sumie nie ma zbytnio jakichś bonusów. Możemy rozpocząć robienie wargoli. Się przydało trochę dywizji porobić. Tutaj widzę, że już się pojawiają na naszej granicy. Zorientowali się. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy podtworzyli te dywizje, żebyśmy mieli cokolwiek później. Tutaj przez 30 dni do tego, więc to mogłoby się nam przydać. Raczej ćwiczcie, to by się nam przydało. Jak to wygląda z karabinami? Jesteśmy w miarę na plus. Tylko manpowera nie mamy. To jest największy problem. Nadal jesteśmy podczas tej decyzji, tak. Chcę dostać tę masę doświadczenia wojskowego. Okej, okay, już przestańcie ćwiczyć. I jak to wygląda z tymi? Dywizje już powoli przychodzą. Okej.
I jako, że tamci nie mają zbytnio dywizji, to moglibyśmy to zaatakować. Czy to nam jest potrzebne? Później w sumie tak naprawdę nie mamy nic, więc może od to poróbmy. Fabryczki zawsze świetnie zdobyć. Tutaj sobie wykorzystajmy w takim razie do tych i myślę, że zapiszę sobie tego dla pewności. A wy macie agresywny, więc atakujemy ich, nikt was nie wspomaga. I w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy okrążyli ich. Dobra, dobra. Mamy tutaj jeszcze jakieś przerwy takie, że możemy to okrążyć tak ładnie? Nie wygląda na to. Ja widzę, że tutaj jakaś dywizja stoi. Okej. Więc się zajmijcie tym. Ej, ej, przytrzymajcie ich tutaj. Dobra, jak to wygląda? A, jeszcze raz, tutaj są dwie dywizje. Dobra. Tutaj teraz robimy oczywiście nasze ulubione okrążanie dywizji. Dobra. O, i wy, jeżeli nic nie macie do roboty, przejdźcie po państwie i pozdobywajcie te punkty. Wygląda na to, że jakby wszystkie swoje dywizje wysłali do wojny, przez co nie ma problemu. Okej, okay, przytrzymujecie ty. Wszyscy są przytrzymywani, dobra. W takim razie możemy chodzić po państwie i nic się nam nie stanie. Dobra. No i przejęliśmy. Okej, okay, ta wojna była o wiele prostsza od poprzedniej, z tego względu, że dosłownie poprzednia to mieli mnóstwo dywizji, nie dało się mikro robić. Okej, okay. Więc teraz czas na rozwój ekonomii, propagandę. Myślę, że można byłoby wziąć ją. I dalej rozwój. No nie jesteśmy najbardziej rozwiniętym państwem na świecie. Okej. Okay. Co tutaj możemy? Możemy kopać. Bardzo chętnie. I co? W głównej mierze... Reconstruction, no to mamy Construction Speed. Tylko, że kompletnie nie mamy, więc teraz się zorientowałem. Tutaj możemy sobie lepszy karabin wziąć. Jednoodcinkowa seria to jest coraz bliżej. Okej. I teraz zintegrujemy ich. Co to nam w ogóle da następne? Wydaje mi się, że ten portret to był jakiś poprzedni portret, bo ewidentnie to nie jest ten sam portret co wcześniej, więc musieli pozmieniać go. Bo na tamtym portrecie to ona jak starucha była. Okej. Teraz zostało trochę. Powiem szczerze, jak to zrobimy, to w głównej mierze już nie mamy nic do roboty. To będzie jedna odcinkowa seria. To jest dosłownie odcinek, co by było, gdybyśmy poszli tym. No, wydaje mi się, że ja to zostawię. Pójdę jako bandyci i zobaczę, co bandyci mogli zrobić. Bo jak sami widzicie, ci się trzymają bardzo mocno. Okej. Okay. Więc nowa królowa. Niech żyje królowa. Tutaj wszystko zostało i stworzyliśmy królowost Griffinstonu. Tak. Ciekawie. Tutaj chyba dalej już nic nie ma. Możemy sobie dosłownie przejrzeć to. Dajcie focus autocomplete. Tak, to wszystko było. Tutaj dajemy dosyć
fajne bonusy, co by się przydało. Dobra, to był tak naprawdę jednoodcinkowa seria z tego państwa. Resztę to już tutaj zbytnio nic nie mamy, wojsko nie. Marynarkę to jest możliwe, gdybyśmy tutaj podbili. No, to nie jest coś takiego, że to miał być content taki bardzo rozwinięty, tylko żeby był jakiś content. My nie mamy decyzji, żeby integrować, więc... okej. Możemy szukać skrzynek bandytów? What? Możemy tutaj rozwijać, to jest jakiś z podstawowych mechanik, tak mi się wydaje, że rozwój społeczeństwa. Tutaj możemy dalej sobie ciągnąć o to. Też mieć pewne bonusy. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego ważnego? Tutaj zawsze można powiększyć. Limited conscription. A myślę, że to wszystko, bo ci to tylko dadzą nam broń, nic więcej. A tutaj to wiadomo, że będzie nam nieco się powiększało. Dobra, więc to była jednoodcinkowa seria. Myślę, że zrobię kolejny z tych bandytów, bo już się trochę nauczyłem. Z tymi bandytami już wiem, jak to się robi. Więc widzimy się w innych seriach. No to cześć.